Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. Jest dzisiaj niedziela, także lecimy z kolejnym sprawdzaniem map do farminga. No i dzisiaj mam dla Was mapkę, która ostatnio wyszła i też dużo osób na nią bardzo czekało. Także jest to mapka Bone Cove. Też mapka bardzo popularna, tak jak mówię, ostatnio ludzie na live'ach sobie grają, bardzo mapkę sobie chwalą i też dużo osób na nią czekało, tak jak powiedziałem. Także dzisiaj sobie ją sprawdzimy. Jak widzimy, już są bryłki złota na mapce. Można pozbierać, jak ktoś chce sobie zarobić albo dostać szybko pieniądze na start. No to wystarczy sobie tam bryłki pozbierać. Dobra, pojawiamy się na tym gospodarstwie. Jak już widzimy, są maszyny startowe, jakieś case'y, agregaty. No i pewnie reszta maszynek jest pochowana. Pojawiamy się tutaj na mapce. Jeszcze sobie tak odpalę minimapę. Jesteśmy gdzieś na środku mapy, ale już widzę. Na mapie jest aż 150, są aż 152 pola, także masakrycznie dużo. No, można, jest co robić, tak? Jest co robić. Na początek, jak widać, mamy raz, dwa, trzy pola dostępne. 90, 61 i 152. Także, no, nie za dużo, też kawałek drogi trzeba przejechać, ale, no kurczę, pograć tak realnie i wszystkie pola na tej mapie kupić, to chyba by było grania z rok. Także można mapkę na bardzo, bardzo długi okres sobie, że tak powiem, na dysk wgrać. Co tu mamy? Na tym gospodarstwie, z tego co się orientuję, to hodujemy chyba krowy. Jak widzicie, bramy wszystkie są otwierane na klawisz myszki, także już duży plus, że nie trzeba pobierać żadnych innych tam dodatkowych modyfikacji. Już to pomału, można powiedzieć, jest standard. Jeszcze tam od czasu do czasu się takie mapki pojawiają, że tam ktoś wrzuca jakieś inne wrota, czy tam inaczej je programuje, że trzeba modyfikacje, ale na tej mapce mamy otwieranie na przycisk myszy, także bardzo, bardzo fajnie. Tak na szybkości przyspieszymy, bo chcę Wam też część mapki pokazać, nie? No bo to sprawdzanie, to tak zobaczmy chyba, co tu się znajduje, nie? Mamy taką borę. Pewnie jest tutaj ścielenie, tak mi się wydaje. I karmienie, zobaczymy. Na tym możemy kupić krowy. Tak jak mówiłem, to kupimy sobie dwie, żeby tutaj chodziły. Zobaczymy, czy się w ogóle pojawiły. A dobra, są, ruszają się. Woda jest tam. Tu jest, tak jak mówię, pewnie słoma. Tak patrzę teraz na szybkości, czy jest gdzieś tutaj jedzenie jakieś, czy pewnie to jedzenie możemy tutaj w oborze im dać, w chlewie. No możliwe, że tak, w sumie nie widzę tu nigdzie takiego miejsca, że tak powiem, stricte zrobionego. No ale tu też nigdzie dookoła nie ma, także raczej w chlewie. Jak widzicie, są zwierzęta, jest tutaj jakiś kot, który ma swoje animacje, jest też pies. No i naprawdę jest tych zwierząt masakrycznie dużo na mapce, zaraz zobaczycie, bo są też inne zwierzęta, które sobie chodzą. Nie są to tylko ten kot i pies, są też ludzie. Też się poruszają po mapie. Tu jest płyta obornikowa, mega wielki silos na kiszonkę. No jak widzicie, dalej są maszyny startowe, czyli jakieś przyczepy, ciągniki. O, co tu mamy? Mu się zamknęło. Czemu się tak zamyka? Chyba za daleko odszedłem. Dobra, co mamy? Aż trzy ciągniki, jak widzicie. Pługi i siewniki, także wszystkie takie standardowe, najpilniejsze maszynki, żeby sobie fajnie tutaj pograć. Silosy na zboże, już chciałem powiedzieć, na kiszonkę. No i tak wygląda to pierwsze gospodarstwo z krowami. Jedyny taki mały minusik, bym powiedział, czego tu brakuje. Tu jakiś, nie wiem, tak jakby fajnie by było, jakby był mniejszy troszkę silos i tutaj jakieś garaże. No bo naprawdę garaży na tym gospodarstwie jest troszkę malutko. W sumie tylko ten i tyle, no bo reszta to pod chmurką maszyny możemy sobie pochować. Troszkę szkoda, że nie ma tutaj gdzieś jakiegoś właśnie garażu, tutaj tak ze skosa ten silos troszkę jakby był mniejszy i garaż obok, to byłoby po prostu idealnie. No ale tak sobie ktoś wymyślił, także nie czepiajmy się szczegółów. O, to miałem Wam pokazać, tu są właśnie ci goście chodzący, tam jakiś Mietek sobie chodzi po gospodarce, pilnuje Zetora i jakiegoś innego sprzętu, nie wiem, jakiś też chyba stary Zetor, to jakiś kolejny Edek i Mietek na gospodarstwie sobie żyją. O, to miałem Wam pokazać, krowy są, sobie tak chodzą. O, jedna, druga tam
Powiem wam, że pierwszy raz to widzę, że tak sobie krowy chodzą po gospodarstwie takim innym. Normalnie to było, że krowy są tylko wtedy, gdy je sobie tam kupimy na gospodarstwie. A tutaj sobie tak krowy chodzą luzem po gospodarstwie. Bardzo fajnie, bo no to gospodarstwo nie jest jakieś takie dziwne, puste, tylko coś się tutaj rusza, coś się tutaj dzieje. Także bardzo fajny pomysł z tymi krowami. A tutaj jakieś winorośla, tam sobie pracownicy też chodzą, doglądają gospodarstwa. Lecimy dalej. Ruch uliczny jest, jak widzicie. Szaleją tutaj auta, jest ruch pieszych, także też oni tutaj sobie chodzą. Tutaj sobie Mieczysław założył kamizelkę, żeby go było widać, odblaskową. I tutaj mamy gospodarstwo numer 2, także wbijamy. Otwieramy sobie bramę. I na tym gospodarstwie już jest aż do przesady garaż. Jak tam nie było praktycznie żadnego, to tutaj mamy masę garaży, możemy w każdym garażu inną maszynę po prostu chować. A także miejsca jest bardzo, bardzo dużo. No i to jest gospodarstwo ze świniami. Już wam to pokazuję, jak to wszystko wygląda, bo tu naprawdę miejsca jest dużo, a żeby sobie jakieś większe zestawy poustawiać. Silosy, kolejne wiaty, jedna, druga. A także tu jest bardzo, bardzo dużo miejsca. Takie bardzo zróżnicowane gospodarstwo. Tam mało miejsca, tu jest naprawdę już bardzo, bardzo dużo. A gnojowica, płyta obornikowa, kury sobie tutaj wszędzie uchodzą. A, no i zobaczymy, możemy gdzieś tutaj te świnie kupić. Tutaj jest miejsce na wodę, miejsce na jedzenie. Tak chodzę, przechodzę, ale nigdzie nie zobaczyłem, nigdzie mi się nie pokazało w panelu sterowania, żebym mógł te zwierzęta kupić, chyba że przegapiłem. No gdzieś na pewno się tutaj, da. Także, ale nie będziemy tego szukać, bo to nie jest odcinek od tego, że będziemy szukać miejsca, gdzie się te zwierzęta kupuje. Bo ja chcę wam mapkę pokazać całą, a tu dopiero drugie gospodarstwo. Tutaj maszyn startowych nie mamy, no bo jednak maszyny startowe są tylko na jednym gospodarstwie. Jak ktoś sobie wybierze inne gospodarstwo, to sobie tylko je przeniesie. Tak to wygląda z góry, naprawdę wielka gospodarka w porównaniu do tamtej, także jest no dwa razy taka, można powiedzieć. Lecimy dalej, o, tu jest fajna rzecz, taki jakiś tam muzyczka gra, bo tutaj sąsiad z Niemiec wrócił, jak widzicie, kupił sobie jakieś tam BMW podświetlane, także jest szpan na wsi. Lecimy dalej, tu jakieś samochody stoją. A jeszcze chciałem wam pokazać gospodarstwo numer 3, tylko gdzie ono było. Tak mi się wydaje, że tutaj widzę jakąś owcę, to chyba tutaj jest. Tak, tu jest gospodarstwo numer 3. Już wam to pokazuję, jak to wszystko wygląda. A wyłączymy mini apkę, wchodzimy na gospodarę. I co tutaj mamy? Są też te zwierzęta, animacje zwierząt i te chodzące zwierzaki. Jest jakiś pies oczywiście. Jest biegający kot, garaże, tankowanie, silosy na zboże, kolejne wiaty. Także tutaj też garaży nie brakuje. O, nawet dwa psy są, także jest ok. O, i kolejne ruchome zwierzęta żyjące, czyli konie. To jest fajny patent. O, tam sobie jakiś koń biega. Też mamy tak jakby połączone konie z owcami. No niestety tych koni tak pohodować sobie normalnie nie możemy, że je tam karmimy i tak dalej, ale możemy je tak połączyć powiedzmy z tymi owcami. Normalnie na tym gospodarstwie sobie hodujemy owce, gdzie jest jedna, druga, ale też w tej zagrodzie powiedzmy na tym pastwisku chodzą właśnie te trzy konie i reszta owiec. Fajne takie połączenie, nie? Że coś tutaj żyje nawet jak w sumie nie gramy na tym gospodarstwie, nie? Że nie jest takie puste, że nie wiem jak to powiedzieć, że nic się tutaj nie dzieje, tylko coś zawsze się rusza i zawsze to jakoś tak inaczej, fajniej wygląda. Co tu mamy? Mamy wielką biogazownię, a także też jakieś bardzo wielkie akcje koszenia kukurydzy można na tej mapie zrobić. Pola też, jak widzicie, nie są jakieś małe, no są takie powiedzmy, o, takie jak to pola mniejsze, a są na przykład takie jak to, czyli takie większe. Różne kształty, jakieś prostokąty, najzwyczajniejsze kwadraty, albo no już takie pola o bardzo różnych kształtach, także każdy znajdzie, że tak powiem, pole dla siebie. No jest pól 152, także
Ktoś, każdy znajdzie pole dla siebie. O, powiedzmy. Tak, tutaj jakieś kaczki widzę, one żyją, chodzą, chodzą. Nie chodzą, tylko czy pływają. Tutaj sobie ziomek łowi, ale te kaczki... Kaczki, nieloty właśnie lecą. Nie no, nie ruszają się, tak, są tylko statyczne. Także zostawimy je w spokoju. Tu mam jakiś wielki silos, wielki je, a ten wielki skup na zboże. Tak na szybkości już przejdę po tej mapie, bo już 10 minut odcinka, ledwo co wam tą mapkę pokazałem. Tu jest jakiś płot chyba, tak? Tak. To lecimy na szybkości dalej. Co my się... Co tutaj jeszcze możemy znaleźć? O, jak widzicie, jest błoto na mapie, także jak komuś zależy, żeby pograć na mapce, gdzie jest błoto, no to jak najbardziej polecam. Jak widzicie, ten ciemniejszy kolor na polu, to oznacza, że na nim jest błoto. A tutaj jest, tak jak się przejdziemy, no na każdym chyba nie ma, bo to też by było trochę przesady, ale tutaj jest, jak widzę, tak pod zbożem, tam coś jest błota, także można znaleźć. O, i tu jest pole numer 3, nie pole numer 4, tylko gospodarstwo numer 4. A takie gospodarstwo tylko do uprawy zboża. Tutaj żadnych zwierząt nie mamy, jak widzicie, jest sporo garaży, sporo wiatr, także możemy też tu jajka sprzedać. Ale to jest gospodarstwo raczej tylko do hodowli zbóż, tam nie wiem, ziemniaków, buraków i tak dalej. No tutaj raczej zwierząt nie ma żadnych takich budynków na zwierzęta nawet, także typowo gospodarstwo pod uprawę roślin na przykład. Dobra, tam już jest koniec mapy, tak jeszcze dookoła przejdziemy na szybkości. A co my tutaj możemy jeszcze zobaczyć? Tu jest chyba takie miasteczko jakby. Tak się tylko znowu coś, jakieś ogrodzenie było. A tu jest tak jakby jakieś miasteczko, tak mi się wydawało. O, tam jest takie. Gdzie zaczynam, także lecimy, zobaczymy co tu jest po drodze. Ruch uliczny, kurczę, chyba na całej mapie jest. Tu jest tartak, gdzie chodzą sobie pracownicy. A drzewo można sprzedać, wióry można też sprzedać. I wbijamy na skup słomy. Tak to wygląda, bo przez tą bramę nie przeskoczymy, także ją sobie otworzymy, skup słomy. A jakieś tam są swoje John Deere posiadają, 6170. No, tak to wszystko wygląda. Złoto, jak widzicie, jest wszędzie, bryłki złota, także chwila przejście nawet, żeby zobaczyć, co jest na mapce, i praktycznie wszystko wyzbieracie. Wystarczy znaleźć 10 bryłek złota i potem już na minimapie wam się cała reszta pojawi. Jak widzicie, tu możemy chyba kupić gnojowice albo sprzedać. Nie wiem, jak to jest, czy możemy kupić, czy sprzedać. Coś z tych rzeczy na pewno. Jakieś nawozy możemy, nasiona, no i obornik możemy chyba sprzedać. Nie wiem, czy się w sumie da kupywać oborniki, gnojowice, raczej sprzedać. Dobra, to lecimy na szybkości jeszcze do tego miasteczka, zobaczymy, co oni tutaj mają. Ciekawego, no takie typowe, można powiedzieć, miasteczko na wsi, czyli tam jakieś bloki mieszkalne na wsi. A tu jakaś budowa, praca w re, żuraw jest, kolejny skup zboża i chyba to wszystko. Tak jeszcze na szybkości tutaj przejdę, bo tutaj nie byliśmy. Co tu mamy? Skup jakiś, czy co to jest? Znowu jakieś ogrodzenie jest na dole. Sobie ominiemy. O, co to jest? O, koń sobie tak chodzi, też fajne. Jak widzicie, no, na mapce cały czas coś jest ciekawego, coś innego, czego nie ma na innych mapach, tak? Te zwierzęta wszędzie takie, a właśnie animacje tych zwierząt, że chodzą, ruszają się, nie są to takie statyczne, powklejane krowy, tylko konie, krowy, owce i tak dalej. Co tu mamy? Mleczarnię? Nie, zakład przetwórstwa mięsnego. No, czyli pewnie możemy sobie tutaj, tak obstawiam, że zwierzęta kupić, no raczej mięsa nie sprzedajmy, zobaczymy co to... A, no tak, no, w sumie możemy sprzedać i kupić każde zwierzę, no dobra. Ale już tego nie będziemy robili, bo parę tam kupiliśmy, wszystko zobaczyliśmy, jeszcze tak dookoła przejdę, czy coś tu jest, nie ma, dobra. To się stąd możemy jak najszybciej zabrać. Przejdziemy przez ten las i co tu mamy? Jeszcze zostały nam dwie rzeczy, czyli to. Co my tu mamy? Wełna. Sprzedaż wełny w tym miejscu.
I ostatnia rzecz, czyli sklep z maszynami, gdzie swoje nowe nabytki na gospodarstwo możecie pokupywać. Jest wielki, ogromny, także wszystkie tutaj wasze wielkie sprzęty się zmieszczą. A mechanik, czyli tam zamiana części, jeśli chcecie sobie tam podrasować ciągniki i tak dalej. Jak najbardziej tutaj można sobie taką taki tuning ciągnika zrobić. No i tak to wygląda. Mapka jest naprawdę spora. 152 pola, także no jak ktoś lubi wyzwania w farmingu, to może sobie zrobić taki cel, czyli kupno wszystkich pól na mapie. To by trochę trwało, tak mi się wydaje, no bo 152 pola to jednak jest dość dużo. Kupywane pola, także też są misje. Skoro mamy kupywane pola, 4 gospodarstwa, krowy, świnie, owce osobno i jedno gospodarstwo z uprawą roślin. No i co? Ruch uliczny na mapie, ruch pieszych, sporo animacji, jeszcze raz, tych zwierząt chodzących, ludzi chodzących na gospodarstwach i tak dalej. Kur, owiec, krów. Pod lasem, tu też gdzieś, o właśnie miałem wam pokazać, pod lasem tu gdzieś krowy chodziły, tak mi się wydawało kiedyś. Dobrze mi się wydawało, dobrze, chodzą gdzie są też pod lasem, sobie tak chodzą po mapie, tak samo te konie, także naprawdę mapka jest bardzo, bardzo fajnie dopracowana. No i bryłki złote, jak ktoś chce sobie szybko tam chyba milion zarobić, bo za 100 bryłek jest chyba milion, no to jak najszybciej można je pozbierać i kasę sobie szybko sprawić. Także w sumie to tyle. Mapka dość duża, także ledwo szybko tam gadałem. Mam nadzieję, że rozumiecie, co gadałem przez ten odcinek. No i oczywiście jak chcecie pobrać, link do mapki jest w opisie. Także pobierajcie, grajcie. No i powodzenia na mapce.